Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, łapce w górę oraz dzwoneczku. Gotowi? Zaczynamy! Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj tylko króciutka aktualizacja. Mianowicie mamy tutaj parę drobiazgów od Eurospiders. Po kolei Pterinohirus murinus usambara, Brachypelma albiceps. Macie rację, troszkę nie będzie pasować tutaj do reszty, przynajmniej ta lewa strona. Jest Ceratogyrus sanderi. Tutaj mamy Pterinohilus lugardi i proszę ja Was, Heteroskodra maculata. Przechodzimy na prawą stronę, która jest troszkę mniej uciekająca jadem. Nandu tripepi, Brachypelma bohemei, Brachypelma hamori, Pterinohilus lugardi, Tlitlocat albopilosus Nicaragua oraz Davus pentaloris. Tak się to wszystko prezentuje. Wszystkie dziady żyją, mają się dobrze. Część znam. Część strach otworzyć. Ale przyzwyczajmy się. Tutaj mamy Tlitlocat albopilosus wersji Nicaragua. Tutaj mamy Brachypelmę bohemei. Tutaj mamy Brachypelmę hamori. Tutaj mamy Pterinohilus murinus usambara i niestety wskoczył tam na dół, nic z tego nie będzie. Tutaj mamy pajączka Heteroskodra maculata. O! I wsysnęła do podziemnych korytarzy. Nie tak łatwo uciec z nory makulaty. Tutaj kolejny Pterinohilus lugardi. No, ten sobie od razu go chwycił. Pajączka Ceratogyrus sanderi. Oj, chyba nie jest głodny. No, oto. Spróbujemy następnym razem, nic na siłę. Mamy Brachypelma albiceps. I tak około L4 będzie. No, akurat tyle co wyłączyłem. Albicepsik złapał sobie świerszcza. No, tak bywa. Spokojnie, coś odwleczy, to nie ucieczy. Jeszcze nie jeden feeding przed nami. No i na tym kończymy ten nasz krótki filmik. Jak widzimy, część pajączków zjadła, część nie. No ale tak czasem bywa. Link do oferty Eurospider znajdziecie w opisie. Do zobaczenia wkrótce. Hej!